Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dał nowe możliwości frankowiczom do ubiegania się o umorzenie, a nawet odszkodowanie od banków związanych z aferą frankową. Metody i strategie działań w takich postępowaniach objaśniali eksperci podczas konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jak usłyszeliśmy dzisiaj na konferencji, prawnicy w zasadzie wiedzieli, jaki będzie wynik tego rozstrzygnięcia, natomiast ono znacznie więcej zmieniło w sferze postrzegania, że z bankiem można wygrać, że te kredyty są wzruszalne, czyli można zmienić, można wyrokiem sądowym doprowadzić do tak zwanego odfrankowienia, potocznie rzecz mówiąc, tych kredytów, a w konsekwencji można się uwolnić od tego kredytu. Na konferencji głos zabierali eksperci od prawa i bankowości, między innymi współorganizatorzy ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Wystąpili także radcy prawni, którzy pomagali w przygotowaniu wydarzenia. Wszystko to jest po to, żeby obywatel, klient, konsument był świadomy swoich praw, wiedział, gdzie tej pomocy szukać, na czym polega problem, oprócz tego, że on wie, że go boli w kieszeni, tylko że teraz ci, którzy dotychczas się albo nie interesowali, albo mieli za mało wiedzy, żeby dokładnie wiedzieli, w jaki sposób byli, nie obójmy się tego słowa, oszukiwani. Jak mówią reprezentanci ze Stop Bankowemu Bezprawiu, niewiele banków na polskim rynku było niezamieszanych w aferę frankową. Jeden nie udzielał kredytów w pseudofrankach w Polsce, po tym jak został ukarany za taką działalność na innych rynkach. Na ten moment przy 960 tysiącach umów kredytowych, to są dane banku, myślę, że pewne, bo to z 11 banków jest spis zrobiony. Do sądu poszło około 16 tysięcy frankowiczów. To stanowi 1,7%. Zatem do sądów łącznie przez okres najbliższych 10 lat myślę, że pójdzie maksymalnie 15-20% wszystkich frankowiczów. Eksperci podkreślają, że mała liczba osób, które zdecydowały się wstąpić na drogę sądową, wynika ze strachu przed bankami, sądami lub z braku funduszy, które mogłyby przekazać na postępowanie. Na drodze stoi także nieznajomość prawnych terminów. Na przykładzie będzie najprościej. Ktoś wziął 300 tysięcy złotych kredytu, wpłacił przez 10 lat około 310 tysięcy, znaczy, że ma nadpłatę 10 tysięcy, a nie do spłaty kolejne 380 w zakresie unieważnienia umowy kredytowej. Tak jak mówię, wymiana 1:1. W przypadku odfrankowienia umowy kredytowej, czyli tej drugiej linii orzeczniczej, kredyt istnieje dalej, ale już bez franka. Jest to kredyt złotówkowy oprocentowany LIBOR-em. Obie linie orzecznicze są pozytywne dla naszych klientów, czy też dla frankowiczów. 15 stycznia na panelu nieobecna była posłanka do Sejmu RP z partii Kukiz 15 Agnieszka Ścigaj. Przygotowała jednak film, w którym mówiła o roli posła w sprawie frankowiczów. Przez trójpodział władzy poseł nie może interweniować na poziomie prawnym. Jednak współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami, które pomagają osobom poszkodowanym przez aferę frankową, nie jest zabroniona. Świadomość tego, że jest ktoś, kto sporządza wiążącą informację z przebiegu sprawy w danym dniu i ogólnie i składa to na przykład do posła, który jest członkiem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. I jest to w ten sposób monitorowane, co się dzieje, naprawdę wpływa na to, że sędziowie bardzo dokładnie stosują się do obowiązujących przepisów. Informacja to dopiero początek drogi sądowej. Teraz na frankowiczów czekają konsultacje i ocena prawna ich sytuacji. Mimo że wyrok z Trybunału nie przesądził całkowicie sprawy, eksperci przyznają, że teraz frankowiczom w sądach będzie łatwiej. Dla Echo24 Mateusz Rabiega.